Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób sprawdzić pomysł na biznes. Witaj! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, w jaki sposób sprawdzać pomysł na biznes. I nazwałem ten tytuł właśnie mam pomysł, mówię sprawdzam, dlatego że dużo osób, i wiem, że część z Was też tak ma, bo dajecie mi takie komentarze i rozmawiam później offline'owo z Wami, że często rozmyślacie o tym, jak sprawdzić, żeby ten biznes na pewno wypalił, tak? Bo macie jakiś pomysł i myślicie o tym już czasami kilka lat, tak? I jeżeli są takie osoby tutaj, to napiszcie o tym w komentarzach, pomyślcie, dajcie mi znać, co tak naprawdę Was męczy i czego Wy potrzebujecie, żeby ruszyć. A ja Wam opowiem dzisiaj o kilku moich historiach i sytuacjach, dlaczego doszedłem do takiego wniosku, że po prostu chcę ruszyć i zacząć działać na małą skalę, ale zacząć działać i sprawdzać. Dlatego, że miałem takie sytuacje, w których myślałem sobie, kurczę, mam fajny pomysł. I pytałem o to wszystkich tam moich znajomych, współpracowników, i wszyscy mówią, nie no Marcin, fajne, brawo, nie? Po prostu róbmy to ekstra, tak? Później rozmawiam gdzieś tam dalej z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, oni mówią, kurde, no Marcin, jak masz taki pomysł, działaj, nie? Później myślę sobie, dobra, no to jeszcze wyjdę dalej, tak? I jeszcze pytam na przykład na jakieś szkolenia, gdzieś rozmawiam z jakimiś osobami, wszyscy mówią, kurde, Marcin, taki pomysł, działaj, tak? No i teraz mówię, oficjalnie ogłaszam, że zaczynam działać, tak? I była na przykład taka spółka, miałem zakładać kolejną tam spółkę windykacyjną, która miała bardziej inwestować w wierzytelności, ale kasę od inwestorów. I wszyscy mówią, kurde, no ten biznesplan wygląda świetnie, tak? Ta kasa dla inwestorów jest ekstra. I kiedy zacząłem, powiedziałem, sprawdzam, ale to już było dużo za późno, dlatego że już ze wszystkimi naokoło porozmawiałem, wszystkich zapytałem, wszyscy mi przytaknęli i poklepali po plecach. Ja to oficjalnie ogłosiłem, zacząłem tak bardzo oficjalnie działać już od razu jakby na dużą skalę, a potem się okazało, że jak poszedłem do wszystkich tych osób, które mówiło Marcin ekstra, po prostu, to wszyscy mówią, tak, no ale to wiesz, pomysł fajny, no działaj, ale to nie ze mną, jakby ja nie inwestuję, nie? Jakby ja przecież w ogóle nie mam kasy do inwestowania, ktoś inny tak, ale ja w takie rzeczy to nie inwestuję, nie? No i ja sobie myślę, kurde, mówiliście, że to jest super, oni, no bo to jest super, nie? Tylko Marcin, no dla ciebie, nie dla mnie, nie? I ostatecznie mówię, jak to, tak? No owszem, było kilka takich osób, ale to jest dosłownie kilka takich osób, które mówiło, że fajnie, brawo, i na końcu powiedzie, dobra, wchodzę w to z tobą, tak? Natomiast no wtedy rzeczywiście jakby skala tego się okazała, że jest tak mała, że po prostu się nie opłaca tego robić, więc ja kupę czasu mojego zmarnowałem na pytanie tych wszystkich ludzi, rozmowy o tym, obliczanie tego wszystkiego, przygotowywanie prezentacji, gdzieś tam pomysłów, jakichś tam spółek, różnych tego typu rzeczy, a ostatecznie potem taki było buch, szczał, tak? I do tego jeszcze takie bardzo przeżycie emocjonalne. Dlatego, że gdybym na początku zadał inaczej te pytania, czy ty byś zainwestował, czy ty byś wszedł w taki biznes i by mi powiedzieli, że nie, to ja mówię, dobra, głupi pomysł, kropka. Tak? Albo taki po prostu, okej, może nie tu, nie z tymi, tak? Bym zaczął myśleć, z kim rozmawiać, jak to przygotować, albo od razu bym wiedział, że to nie może być taka maszyna, taki kombajn po prostu, tylko na mniejszą skalę sobie działamy z kilkoma znajomymi i wtedy ja bym się też zastanowił, czy ja chcę taki biznes robić na mniejszą skalę w ogóle, tak? No i nie wiem, jakie by były moje wtedy decyzje, ale trzeba było inaczej zacząć działać, więc to, co możesz zrobić w momencie, kiedy masz taki pomysł, to nie pytać znajomych, czy to jest fajne, czy to jest dobre, czy taki pomysł w ogóle jest fajny, dlatego że ludzie zawsze wybierają mniejsze zło. Jest bardzo mało takich ludzi, którzy powiedzą ci to, co myślą naprawdę. Raczej powiedzą, no okej, tak? Nie chcemy powiedzieć, hej, głupi pomysł. Wolimy powiedzieć, pewnie zadziała, tak? No wiesz co, no, u kogoś na pewno zadziała, tak? No i to jest tak, że nie chcemy tego mówić, tak? Ja na swoich doradztwach biznesowych klientom bardzo często mówię, że ja tu nie jestem po to, żeby oni poczuli się dobrze. Ja jestem po to, żeby oni mieli wyniki i żeby te wyniki sprawiły, żeby oni wtedy się poczuli dobrze. Natomiast też nie zawsze to jest tak, że oni na tych doradztwach czują się dobrze, tak? Kamila Rowińska czasami tak mówi, że do moich sugestii trzeba dojrzeć, tak? I czasami też sam tak miałem z Kamilą coaching, ona mi coś tam mówiła albo do jakichś wniosków takich dochodziłem, mówię, nie lubię cię po prostu, no jak w ogóle nie zgadzam się, tak? A później się okazywało, że to była jedyna słuszna, jedyna dobra droga, tak? I ludzie nie są do tego, no jakby mało ludzi jest takich, którzy chcieliby rzeczywiście tak mówić, jak prosto z mostu, ale to wynika z tego, że my nie chcemy tego słuchać. Bo ty mówisz jakiś pomysł biznesowy, ktoś zaczyna ci mówić jakąś obiekcję, a ty mówisz, a bo ty to w ogóle się cieszyć nie umiesz, albo wszystkim się podobało, tylko tobie się nie podoba, a najczęściej mówią ci to osoby, którym najbardziej na tobie zależy, tak? Czy czasami tak słyszę, że wszystkim pomysł się podobał, tylko mój mąż mi mówił, albo moja żona mi mówiła po prostu i od razu jakieś tam pytania. Czasem nawet nie negują tego, tylko zadają odpowiednie pytania i ty już mówisz, a nie możesz powiedzieć, że
to po prostu wyjdzie ok, tak? Co od razu jesteś negatywnie nastawiony. Więc jeżeli ty atakujesz, no to taką osobę, jeszcze robisz to po prostu wśród innych ludzi, to każdy inny ci powie, nie, no spoko, fajny pomysł. Więc sam sobie tego piwa naważyłeś, tak? Więc myślę, że to jest takie, trzeba umieć słuchać, umieć przyjąć też tą krytykę, a później wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Bo kolejny nasz błąd to jest taki, że mówimy, jeżeli dane są przeciwko nam, tym gorzej dla danych. I robimy dalej swoje, bo mówimy, mamy taką intuicję, my przecież wiemy, no przecież to musi wypalić, no przecież większość tych pomysłów jest dobra, no finansowania nie ma, ale pomysł jest dobry, tak? I mówimy, no ale przecież finansowanie jest ważne, a tam jakoś to będzie, zobaczymy, kredyt się weźmie, tak i zrobimy. Być może, ale zaplanuj to, policz to, wprowadź to przecież w ten twój biznes plan, to jest na przykład koszt tego finansowania, tak? A co jeżeli tak się nie stanie? Zobacz, co się ma, może wtedy wydarzyć, tak? Więc to, o co ja sugeruję, to w pierwszej kolejności zacząć działać na małą skalę. A jeżeli nie możesz, nie chcesz działać na małą skalę, nie ogłaszając tego wszem i wobec, to zadawaj odpowiednie pytania. Zapytaj konkretnie nie, czy ten biznes jest dobry, tylko czy ty byś wszedł w ten biznes. Czy ty byś zainwestował w taką inwestycję? Czy ty, a jeżeli nie ty, to kogo byś mi polecił? Kto twoim zdaniem? Bo też słyszę takie, no nie ja, ale przecież tyle ludzi. Kto? No ja nie mam takich znajomych. No to kurde, ile mam znajomych na Facebooku? 1000? 2500, no obojętnie i co, i nie masz takich znajomych, ale mówisz mi, że to jest dobry biznes, a nie masz jednego znajomego, który mógłbyś mi polecić, kogo, kto mógłby przyjść i zainwestować, albo kto mógłby wejść w ten biznes, tak, albo kupić ten produkt, tak, albo skorzystać z moich usług, nie, jak to jest, że mówisz, że to jest dobry biznes, ale nie znasz nikogo na świecie, kto mógłby chcieć w to zainwestować, jak? Myślę, że jakby w taki sposób o tym mówię, że niektórzy rzeczywiście otwierają teraz oczy. Pytanie też, czy zawsze zadajecie takie pytania, tak? Jakby to jest moja sugestia, że teraz jak chcesz coś zrobić i myślisz o czymś już od dłuższego czasu, tak? I byłeś tą osobą, która na początku tego materiału mówi, dobra, muszę napisać ten komentarz, że ja o czymś myślę, tam od kwartału, o, fajnie by było od kwartału, może od 3 lat, może od 5, tak? Może siedzę w tej robocie, ostatnio na właśnie jednym z moich szkoleń też rozmawiałem z jedną panią i pani mówi, wiesz co, ja już tak myślę o tym moim biznesie, Marcin, nie uwierzysz, ale od 18 lat. Nie, mówię, no nie wierzę. Jakby ja przez ostatnie 10 lat zrobiłem, nie wiem, 30 biznesów różnych, nie? Ale mówię, wiem, że każdy jest inny, nie? I powiedz mi, czego ci brakuje? No sama nie wiem, nie? I taka odpowiedź, sama nie wiem. Mówię, no musisz to wiedzieć, jakby od tego zacznij, nie? Iść dalej. Ja myślę, że czasami czekamy na taki idealny moment. Mówię, jeszcze tylko. Wiecie, jakby żaden z moich biznesów nie miał idealnego momentu na otwarcie biznesu. Żaden. Zawsze jak coś robiłem, to jeszcze był jakiś inny pomysł, jeszcze inny biznes, jeszcze jakaś sytuacja zdrowotna, życiowa, nie wiem, jakieś po prostu okoliczności, pogoda, nie ta, cokolwiek, tak? Jak zaczynałem nagrywać tutaj kanał na YouTubie, tak, to też mówię, kurde, mógłbym lepiej wyglądać, mógłbym mieć lepsze ciuchy, mógłbym nagrywać tam, nie wiem, jakąś lepszą kamerą, mieć, nie wiem, na 2 kamery, tak jak teraz nagrywamy na 2 kamery, po roku, tak? Zaczęliśmy nagrywać na 2 kamery, mimo że teoretycznie mogłem sobie na to pozwolić już wcześniej, to mówię, dobra, nigdy nie ma takich idealnych warunków, ruszmy z tym, z czasem będzie rzeczywiście to się rozwijało. Jeżeli wy uznacie, że to jest dobry content, to będziemy to rozwijali, wtedy będziemy w to więcej inwestowali. Ale ruszyliśmy i to działa. Już ponad rok tutaj sobie działamy, tak? I fajnie to funkcjonuje i dostaję coraz lepszy feedback i to wchodzi też na wyższy poziom. I tak do tego podejdźcie, tak? Do tego biznesu. Kolejna sytuacja, też na właśnie jednym ze szkoleń, na którym byłem, przychodzi pani i mówi, dobra, bo ja nie mam pieniędzy, żeby ruszyć. Ja mówię, a co robisz, tak? On mówi, no bo chcę założyć salon kosmetyczny, tak? Ja mówię, a to może zacznij w ogóle bez salonu, tak? Zacznij po prostu, mam koleżanki, które po prostu potrafią przyjechać. Do mojej żony na przykład potrafi przyjechać koleżanka i tam robić, czy te paznokcie, czy jakieś tam inne rzeczy, tak? Ja mówię, nie musisz od razu mieć salonu, tak? Wiem też, na przykład moja żona gdzieś tam do tej koleżanki umiała jechać do domu i tam. Ona mówi, tak, to ja mam takich klientów. Ja mówię, dużo ich masz? No, no wieczory mam położone całe. Ona mówi, no ale wiesz, tak, nie mogę tego tak robić, tak, ono wiesz, no wiesz, jak, ja mówię, no na nielegalu, tak, a ona, no właśnie, ja mówię, to załóż działalność, no ale to muszę mieć salon. Ja mówię, nie, ty, założenie działalności nie jest równoznaczne z tym, że musisz mieć salon, tak, posiadanie salonu raczej jest równoznaczne z założeniem działalności, ale możesz przecież legalnie to robić, nie mając salonu, tak, tak zakładam, no trzeba to oczywiście sprawdzić wszystko, ale mówię, dlaczego byś nie chciała robić tego na pełny wymiar czasu pracy, tak, zwolnić się z tej pracy, nie tylko wieczorami, ale tak naprawdę od rana do wieczora to robić i wtedy zobaczyć, czy to wypali, tak, jakby moim zdaniem pierwszy krok tej osoby został zrobiony. Ta osoba robi już ma klientów.
Więc ona już wie, że ten biznes będzie funkcjonował. Nie musi od razu mieć salonu. Oczywiście może, jeżeli chce, ale jeżeli dla niej to jest wyzwanie finansowe, boi się i znowu mówi o dotacji. Ja mówię, a czemu kredytu nie weźmiesz? A co jak nie wyjdzie? Ja mówię, kurde, no ty przychodzisz do mnie po gwarancję tego, że to wyjdzie? Nie, no nie dam ci gwarancji. Wiele miałem takich rozmów. Ludzie przychodzą po to, żeby usłyszeć od kogoś, kto zrobi duży biznes, że to jest dobry pomysł, że to wyjdzie. Nie wiem, czy to wyjdzie. To nawet może być super biznes, ale otworzy obok jakiejś konkurencji, albo konkurencja ci się otworzy, albo zmieni się rynek, tak? Mi też niektóre biznesy padły przez to, że się ustawy zmieniły, albo rynek się zmienił. No takie jest życie przedsiębiorcy, tak to funkcjonuje. Więc wy też tak po prostu możecie mieć i nikomu nie dam gwarancji, tak? A wy też jako przedsiębiorcy nie powinniście oczekiwać tego, że ktoś wam da gwarancję tego, że wam biznes wyjdzie. No, wy możecie oczekiwać, że ktoś wam da gwarancję, że dostaniecie wypłatę. Jak pójdziecie do roboty, to powinno być wam zagwarantowane, tak? Ale jak jesteście przedsiębiorcą, to raczej wy dajecie gwarancję, a nikt wam nie daje tej gwarancji. Więc tutaj powinno być, jakby u tej pani zaskrywałem i ta osoba w pewnym momencie mówi, kurde, w ogóle tak o tym nie myślałem, tak, że moglibyśmy w ten sposób działać, ale ta rozmowa trwała chyba 10 minut. Ja już po prostu zacząłem głośniej mówić, bo wtedy mówię, czego nie rozumiesz, nie? Po prostu mówię, nie musisz mieć po prostu salonu, żeby działalność otworzyć i legalnie to wszystko obsługiwać, tak. Mówi, ty, może by to było nawet dobre, tak, nie musiałabym brać dotacji, nie musiałabym brać kredytu, zacznę działać. Mówię, jak zaczniesz zarabiać, przynajmniej na początku mniejsze biuro, albo po prostu jakiś pokój gdzieś tam przeznacz na to odpowiedni. Sprawdź oczywiście, czy możesz, czy tam nie ma jakichś sanepitów, PHP i jakichś innych sytuacji, ale na pewno znajdziesz jakieś legalne rozwiązania, tak? No a później krok po kroku i mówię, na pewno łatwiej by ci było otworzyć salon w momencie, kiedy już dziennie byś miała ileś tych osób, tak? Może nawet nie będziesz w stanie wszystkich obsługiwać i kogoś sobie już zatrudnisz na takiej samej zasadzie i nie musisz mieć salonu, ta osoba też może dojeżdżać, tak? I wtedy otworzysz sobie ten salon, tak? Ja mówię, kurde, no rzeczywiście może by to było dobre, nie? Ja mówię, o tym wam właśnie chcę powiedzieć, tak? Że jeżeli chcecie robić jakiś biznes, sprawdźcie go na małej skali, to nie od razu musi być nie wiadomo co, tak? U mnie też niektórzy inwestorzy mówią, Marcin, mówiłeś, że tam leasingi już robicie tam półtorej roku, a spółka jest założona niecały rok. I jasne, że tak. Bo też to robiłem na innej spółce na początku. Ja dodałem PKD zamiast otwierać całą spółkę. To nie trzeba od razu nie wiadomo jak inwestować w dany projekt, żeby sprawdzić, czy on będzie działał. Tak? Ja mówię głośno o leasingach i o inwestowaniu od około roku, tak? A od ponad półtorej roku już to robimy, tylko na początku na mniejszą skalę. Jak się okazało, że to funkcjonuje i działa jak szalone, mówię, wow, lecimy z tym tematem. Nagle się okazało, że my już nie jesteśmy w stanie tego finansować, bo jest tyle klientów, więc wtedy otworzyliśmy możliwość inwestowania z zewnątrz. Także dla was informacja, krok po kroku, zacznijcie działać na małą skalę. A jeżeli nawet nie możecie działać na małą skalę, zadawajcie odpowiednie pytania. Nie pytajcie ludzi w taki sposób, żeby mogli wam odpowiedzieć to, co chcecie usłyszeć, tylko zadawajcie im takie pytania, które ich do czegoś zobowiązują. A później analizujcie i naprawdę nie napalajcie się na ten biznes. Ja wiem, że to ciężko się mówi, wymyśliliście coś fajnego, chcielibyście to robić, czasami od kilku miesięcy czy lat o tym myślicie, ale słuchajcie tego, naprawdę słuchajcie, jak brzmią te odpowiedzi i patrzcie przez pryzmat negatywny. I wtedy, jeżeli widzicie, że to może wypalić, że rzeczywiście oni mówią tak, będę pierwszym twoim klientem, to jest najlepsze, co możesz usłyszeć. Jak czasami mówię, takie coś bym otworzył, a ktoś ci powie, będę pierwszym twoim klientem. Tak, ostatnio po jednym z szkoleń też powiedziałem, jak mnie pytali o jedną z usług, ja mówię, kurde, może to wdrożę do kancelarii. A oni mówili, Marcin, będę pierwszym twoim klientem. I ja wtedy wiem, że mam na to już klienta i warto, żebym się nad tym zastanowił, tak? Więc możecie pytać, ale w taki sposób, żeby wam odpowiedzieli, czy zostaną waszym klientem, albo czy mają wam kogo polecić, a jeżeli mają, to kogo? I odpowiedź, że dużo takich jest ludzi, to nie jest odpowiedź. Imię, nazwisko. Wiem, że z RODO, ale jeszcze nie ma działalności, więc możecie wtedy po prostu usłyszeć, tak? Pogadać, kto to jest. I z tą osobą pogadajcie. Nie tylko, czy komuś się wydaje, tak? Bo mówię, bo mi się wydaje, że ta osoba dużo zarabia, bo skąd wiesz, popracuję w banku. Kurde, ona jest przy kasie, ale niekoniecznie może mieć dużo kasy, nie? Więc wiecie, tu konkretnie pogadajcie, jak macie takie deklaracje, działajcie, tak? A najlepiej po prostu zacząć działać na małą skalę. Piękne rzeczy z tego wychodzą. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie i dałem konkretne rady i konkretne historie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Jeżeli się z tym zgadzacie, też tak samo. Potrzebuję tego, żebyście mi mówili, czy dobrze mówię, tak? Bo najczęściej jest tak, że ktoś napisze, a wcale, że nie. I dopiero wtedy tam się odzywają. A u mnie jest dokładnie tak samo, nie? Więc też, jeżeli się z tym zgadzacie, dajcie znać, tak? Jeżeli się nie zgadzacie, też dajcie znać. Tylko dajcie konkretne argumenty, powiedzcie dlaczego i będziemy o tym rozmawiali, pomyślimy, może kolejny materiał jakiś na ten temat nagrywamy. Ja was zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału. No i do oglądania kolejnych materiałów, a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo.